jeśli chcesz. To piękne zdanie Jezusa w Ewangelii. I właściwie cały duchowy klimat tej Ewangelii. Chcę go przywołać, ponieważ chcemy powiedzieć o Wielkim Poście. Modlitwa, post, jałmużna. I jednoznaczne słowo Biblii. Nie rozrywaj szat tylko. Nie rób pustych gestów. Serce. Sięgaj aż tam. To nie chodzi tylko o to, że czegoś nie zjemy, że nie będzie nas na dyskotece albo jakiejś zabawie. Nie powinno nas tam być, to prawda. A wszystko po to, żeby mieć czas na tę wędrówkę w głąb. Przez modlitwę. No właśnie. Takie spotkanie z Bogiem, które sięga głębi. Przez takie niejedzenie, kiedy oddaje się coś właśnie dlatego, że się nie korzysta, nie je, nie bierze, oddaje się komuś. To jest jałmużna. Wszystko to prowadzi nas do Boga i do drugiego człowieka. Wielki Post jest takim czasem. Wszystko biegnie szybko, zbyt szybko, więc musi być tak, że zatrzymamy, że się zastanowimy, że coś w nas się stanie. Co się wtedy dzieje? Pięknieje w nas obraz Boga, Jezusa. Zawsze się wtedy lepiej idzie do człowieka. Zawsze się porządkuje coś między mną a bliźnim. I to jest dobry post. Na taki was zapraszam.